wskazuje, że jest też dużo ukazało się sporo już materiałów, to już można i badań, i materiałów, tego jak są tam kobiety przedstawiane. Jest sporo tego typu analiz, więc myśmy się tym nie zajmowały, ponieważ to już w jakiś sposób zostało ogarnięte. Natomiast media publiczne, czy te poważne, tak zwane tygodniki, dzienniki, nie były do tej pory analizowane, stąd nasza uwaga skupiła się na nich. No, można znaleźć, nawet w internecie jest sporo takich analiz, w naszej chyba publikacji Kultura wobec odmienności chyba jest jakiś tekst, albo chyba jest jakiś jeden tekst właśnie analizujący te pisma kobiece. Zgadzam się, one w dużej mierze utrzymują stereotypy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dają też zatrudnienie całej rzeszy kobiet i może z tego powodu jest to jakaś pozytywna rzecz. Natomiast większość z nich utrwala stereotypy. Właśnie, czy pozytywne, skoro to kobiety, tak, mające jakby główny głos w tych mediach, jednak powstrzymują. Tak się po prostu dzieje. Tak się po prostu dzieje. Te pisma kobiece, trzeba o tym pamiętać, czy warto o tym pamiętać, że przede wszystkim są następne reklamy. To nikomu nie zależy na tym, żeby obalać jakieś mity, jakieś stereotypy, bo żeby je utrwalać. To są tak naprawdę takie trochę bardziej rozbudowane reklamówki. Rzadko się pojawiają tam teksty naprawdę dogłębnie analizujące jakieś treści. Te formaty tych tekstów też są bardzo, bardzo ograniczone. Ponieważ już od dawna nie czytam tych gazet, trudno mi powiedzieć, czy jest jakaś gazeta, która się wyróżni od tych gazet kobiecych, której można by powiedzieć, że jest bardziej odważna w tej tematyce, czy też nie. Wiem, że po kongresie kobiet coś drgnęło i powiem też zainteresowane z drugiej strony szukały dziennikarki, czy jakieś wypowiedzi, czy prosiły o wypowiedź, czy jakieś tam analizy dotyczące sytuacji kobiet. Także być może po kongresie kobiet, potem już u mnie związane z parytetami, coś się zmienia, przynajmniej jakieś artykuły na ten temat się pokażą w kresie kobiet. Jeszcze tak chciałam nawiązać do kwestii Krajowej Rady, bo dla mnie to jest wyjątkowo bieżący temat, to spotkanie a propos nękania przez Krajową Radę i interwencji kar wszczynanych, nakładanych przez Radę na nadawców. I nam odmówiła Krajowa Rada udzielenia informacji na temat, kiedy interweniuje, ale w zeszłym tygodniu zupełnie przez przypadek jedna z dziennikarek piszących artykuł już dawno po opublikowaniu, złożeniu tekstu dostała informację i tam jest z Krajowej Rady, gdzie jest zawarty zestaw kar 2007-2008 rok. I rzeczywiście, jak teraz pani o tym wspomniała, nie ma żadnej kary, która wynikałaby z dyskryminacyjnych czy homofobicznych treści, których, czy antysemickich, których niektóre media zdecydowanie mają znaczącą ilość. I my organizujemy taką grupę i zamierzamy przestudiować bardzo dokładnie te wszystkie interwencje, więc bardzo fajnie, bo to będzie dodatkowy element, który na pewno zbadamy i mam nadzieję, że jakoś się przyczynimy również do zwrócenia uwagi na kolejny jakiś tam problem, który może być fajny, coś może z tego wyniknąć. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziała Dominika, to jeżeli mogę jakiś pomysł pobrać, bo moim zdaniem to by się przydało, to jest to, co się dzieje w odniesieniu do Radia Maryja. Tutaj właśnie jak mieliśmy posiedzenie, bardzo o tym konkretnie o co chodzi. Był pan Witold Kołodziejski, tutaj przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Było, powiem szczerze, było chyba dość przykro słyszeć bardzo konkretne fakty co do tego, kiedy Krajowa Rada nie podejmowała interwencji. Bo siedział na sali człowiek, który od lat zajmuje się dzień w dzień konsekwentnym monitoringiem Radia Maryja. Prowadzi to w ten sposób. Ja wiem, że to być może jest trudne do przeprowadzenia w skali szerszej. Natomiast on to prowadzi w ten sposób, że nagrywa cały program, później odtwarza ten program z przyspieszeniem trzykrotnym
trzykrotny, mówi, że jak mówi jakiś biskup, to nawet czterokrotnie można przyspieszyć i da radę zrozumieć, co mówią. Po czym wszystkie treści antysemickie, rasistowskie, ksenofobiczne odnotowuje na swojej stronie internetowej, prawda? I kieruje pisma do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Później bardzo konkretnie rozlicza z tego, kiedy mu odpowiedzą, kiedy nie. Zazwyczaj mu oczywiście nie odpowiadają, albo odpowiadają bardzo, bardzo stawkowo. I teraz, jakby przekładając ten jego przykład na to, co można byłoby zrobić w tej dziedzinie, to wydaje mi się, że można by zastanowić się nad stworzeniem grupy osób, które, wolontariuszy, prawda, którzy, nie mówię, że odsłuchują, ale przynajmniej spisują w miarę na bieżąco wszystkie przejawy, prawda, mowy seksistowskiej, mowy dyskryminacyjnej. I po prostu byle wydawać świadectwo, tak, że ktoś jest, że takie jest wypowiedzi się zdarzają. Oczywiście na profilach społecznościowych to się pojawia czasami, ale to jest takie raczej, powiedziałbym, w przypadku, ale to myślę, że to miałoby sens, to taki bardzo regularny, codzienny, systematyczny monitoring prowadzony przez wolontariuszy czy współpracowników. Myślę, że prędzej czy później jest to do zrealizowania. I to jest to żmudne oczywiście, niezwykle praca. Myśmy starali się na przykład z programem Dana Spieszalskiego zrobić. To też to jest bardzo frustrująca praca. Ale też taka nieprzyjemna, bo treści są naprawdę niefajne. Ale no, to faktycznie dobrze by było, żeby to było systematycznie, systematycznością jest po prostu pomysł do organizacji pozarządowej. I muszę się uderzyć w piersi, ale tak nie za mocno, bo jeśli są wolontariuszki i wolontariusze, no to z różnych powodów ta praca nie jest prowadzona systematycznie, bo się wykruszają no, po prostu osoby. Więc musimy dostosować troszkę też ten nasz monitoring do naszych możliwości, ale chciałbyśmy mieć taką możliwość, żeby systematycznie móc to prowadzić. I tyle to, co robimy, no to już na takie skrajne objawy seksizmu oczywiście reagujemy, nie na wszystkie, bo sztab ludzi do tego byłby potrzebny w Polsce.